W poprzednim odcinku totalnej porażki Plejady Gwiazd. Drużyny przestały istnieć, a zawodnicy wzięli udział w wyścigu do jednostek pływających, aby wyruszyć na regaty wokół wyspy Łałanakła. Z jakiegoś powodu niektóre łodzie pływały lepiej od innych. Mal. Szef zapewnił iście wystrzałową rozrywkę. Wyzwanie wygrał Alejandro, a Duncan udowodnił, że jednak ma w sobie coś z drania. Cameron zostałby spłukany, ale ocaliło go odejście Duncana na wniosek sądu wsparte policyjną eskortą. To stanie za swoje. Zostało 7 graczy. Już niedługo odejdzie kolejny. Kto to będzie? Ciekawych zapraszam na totalną porażkę Plejadę Gwiazd! Totalna porażka Plejada Gwiazd. To dopiero życie. Zasługuję na nie. I tak będę żył, kiedy już zdobędę $1 000 000. Lokaju, opowiedzieć ci o sobie? Urodziłem się jako piękny... Cześć, współspaczu! Mój dom to ruina, więc chyba zostanę tutaj. Ej, mnie też to nie jest w smak. Straciłem wszystko. Nawet kąpielówki. Que frio! Que? A co my tu mamy? To dzięki temu Chris o wszystkim wie. Nagrywa wszystko, odkąd tu jesteśmy. Najlepsze hity Mala. Wyjątkowo ciekawe. Dziwaku, a co ty kombinujesz? Alejandro, jak mogłeś? Odłożył dowód do mojego łóżka w chacie przegranych? Pomysłowe, ale nie dam się wrobić. Nie głosowałam na ciebie, słowo! Ja też nie, ale ktoś się nad tym napracował. Przeszukajmy chatę i sprawdźmy, czy znajdziemy jakieś wskazówki. Dobry pomysł, dzięki! To wy może sprawdźcie tam. Nic. Jak u ciebie, Zoe? W szufladach też niczego nie ma. Co? Masz coś? No tak. Nie. To ty? Wszystko, co robisz, ja robię lepiej. I lepiej uważaj, co robisz. Mam polisę ubezpieczeniową. No wiecie, też coś. Miałbym to włożyć pod swój materac i sugerować przeszukanie chaty? Słusznie, Cam, to nie ma sensu. Nic go nie ma! To nie przypomina żadnego znanego mi równania! Zagrożenie plus zdrada razy dowód równa się... Kolo! Wiesz, że mnie możesz ufać! Nie! Nikomu nie mogę ufać! Jestem samotnikiem, nowym Lightningiem! Coś tam! Nie martw się, Mike. Porozmawiam z nim. Ponoć byliśmy jednomyślni. Ale jak to możliwe? Nie głosowałem na siebie. Ktoś majstrował przy głosach. Ale kto? I jak? I po co? Czas na wyzwanie. Udajcie się do biblioteki w Spa McLeana. Pronto! Au! 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 Sprawdzałem, czy nie śmierdzę. No i nie śmierdzę, serio. Udawajmy, że tego nie widziałam, dobra? Super. Czekaj, nie! To się stało przypadkowo. Było buzi! Chociaż trochę śmierdziałem. Chcesz być moim chłopakiem? Nie, moim chłopakiem. Ja twoim
Ja, chłopak, no... Będziesz ze mną chodzić? Tak. Mam pierścionek. Schowam go do kieszeni. Przecież nie będę nosić sznurówki na palcu. Chłopcy sikają na dworze i to po ciemku. Nie zrobię tego! Nie, Cameron to mój kumpel. Co tu się dzieje? Cześć! Scott i Courtney mówili brzydkie rzeczy na twój temat. Co? Alejandro i Gwen też. Gwen? Miałem ją za kumpelę. Ale w końcu była w drużynie Drani. Dzięki, stary. Wybacz, że w ciebie zwątpiłem. Pomyliłem się. Spoko, ale jesteśmy w niebezpieczeństwie. Teraz jest troje na czworo. Ty, ja i Zoe kontra cała reszta. Trzeba przeciągnąć jedno z nich na naszą stronę. Ale jak? Na pewno coś wymyślimy. Gdzie jest Chris? Uspokój się! Za chwilę się dowiesz! Wszystko gra? Witajcie w setnym odcinku Totalnej Porażki! Na tę szczególną okazję przygotowałem ekstra specjalne wyzwanie! Mam nadzieję, że nikt nie jest uczulony na nosorożce, ani na ogień, na trociznę, ospę, gluten... Czy to... żywicę mocznikową, grozę, orzechy... Bardzo proszę nie przerywać, bo... Ja? No nie! Wyzwanie znaleźć Chrisa! Znaczy mamy polować na Ezekiela? W życiu! To psychoporąbaniec! Ej, jak nie uratujecie Chrisa, nie będzie show, nie będzie zwycięzcy ani miliona baksów! Co? To nie fair! Chwilunia! Przyjmiemy to wyzwanie pod warunkiem, że ten, kto znajdzie Chrisa, dostanie dziś immunitet. I stałe miejsce w hotelu spa tak długo, jak będzie pozostawać w grze. Oraz, że wyślę jedną osobę na Wyspę Kości. O, dobra, znajdźcie Chrisa! Ostatnio Zik mieszkał w kopalni. Może tam zabrał Chrisa? Do kopalni! Tędy nie da rady. Może jest inne wejście? Znajdźcie je! Wracam do hotelu i spróbuję uruchomić sprzęt. To do roboty. Tak, wybacz, ale mamy pierwszogodzinną rocznicę, a trójka to już tłum. Pa! Sorki, Alejandro. Nie, dziękuję. Tylko jedna osoba wygra wyzwanie, a tą osobą będę ja. Zaczekajcie! Nie mam pojęcia, co się dzieje z Cameronem. Obraża mnie, a potem chce współpracować? No nie, błagam! Patrz, pewnie tędy Zik wchodzi i wychodzi. Panie, przodem. Albo nie, bo to niebezpieczne. Albo nie, bo mamy XXI wiek. Albo może XXII? Super. To ja będę ubezpieczał tyły. W ogóle nie umiem się znaleźć w roli chłopaka. Tata dał mi tylko jedną radę w temacie randek. Jak jesteś w Holandii, płać za siebie. Teraz rozumiem. To chyba wejście do kopalni. Tu jest następna dziura i tam też. O nie. Za nic nie wlecę do dziury. Strasznie się boję pogrzebania żywcem. Nie mogę. Cam. Ten dół wygląda obiecująco. Zostawimy dziewczyny? Perfekto. Halo? Jest tu kto? Gwen! Będziemy współpracować? To było niezłe, szefie. Dorwałeś mnie. Szefie? Ezekiel? Siema, ziom! Tak, dobrze wyglądasz. Zabójcza ślina. To przez kontakt z toksycznymi odpadami, tak? Mam rację? Co jest? Jesteś na mnie wkurzony, czy coś? Nie znam się na dziwakozoidalnych tańcach, ale biorę to za tak. Zoe? Gwen? Halo! O, kurczę. Tunele prowadziły do różnych części kopalni. Co jest? Działaj! Spokojnie, dasz radę. Nie panikuj.
Budynek już jest! Ale kiedy pojawi się obraz? A, chcecie streszczenie? Nie mam pojęcia, co kombinuje Zig, gdzie jest Chris i gdzie są dzieciaki. I naprawdę nie wiem, jak się tego wszystkiego dowiedzieć, bo monitory nam nawaliły. To totalna porażka. Napraw te monitory! Zoe! Znalazłam cię! Omalnie dostałam zawału! Bardzo ci dziękuję, że jesteś, ale nie rób tego nigdy więcej! Jesteś wielka! No już, no już! Weź wdech! Zdmuchnij świeczkę. Lepiej? Super. To chodźmy dalej. Kurczę, dobra jest. Zdecydujmy, kogo przeciągnąć na naszą stronę. Alejandro nie można ufać, a Gwen i Courtney są zbyt blisko. Zostaje nam Scott. Nic z tego, zrobiłem z niego przynętę na rekiny. Zgodzi się, jeśli uda nam się go poróżnić z Courtney. I już wiem, jak do tego doprowadzić. Pocałujesz ją przy nim. A jak Scott mnie pobije i wcale się nie pokłóca? Nie, ma wyglądać, że to ona całuje ciebie. Wyjdzie na to, że się wami bawiła. Natychmiastowa sztaba! Możliwe, ale ryzyko pobicia istnieje. Wymyśl coś innego. Nareszcie! Adios, przecudny Bota. Brat będzie za tobą tęsknił. Skąd w tobie tyle złości? Chodzi o sezon trzeci, kiedy wykopałem cię z samolotu, kazałem na ciebie polować i wrzucić cię do wulkanu? He? Czy o ubiegły rok, kiedy naraziłem cię na kontakt z toksycznymi odpadami? O, a może o ten sezon, kiedy cię sprowadziłem, żeby cię znów wykopać? Nie pozwolisz, żeby coś takiego jak poniżenie na oczach całego świata stanęło między nami, prawda? O, Milusie! Słyszałaś? Ja słyszałam, a ty nie? Nareszcie jest obraz! Co tam się u diabła? Masz ładne oczy, i lewe, i prawe. Pasują ci do twarzy. O, dzięki. Twoje też są ładne. Poważnie? Jasne, że tak. Poparzyłeś mi siatkówki. Kompletnie nic nie widzę. Courtney, jestem twoją dziewczyną! Słyszysz coś? Masz szansę! Pocałuj ją! No już! Sorki! Znaczy jeju! Czemu mnie całujesz? To był mój pierwszy pocałunek. Było jakbym przyciskał twarz do mięsa. Ale miło. Całujesz go? Czemu? Ja? Jego? To ty! Widziałem! Przestań! Jesteś taka... Proszę cię! To po prostu... Oszalałeś? Jeżyć się nie chcę! W nogi! Nie do wiary, że podobały mi się oczy na twojej twarzy! Już się nie podobają? Nie! I w ogóle mi się nic nie... Nie! Nie! Co? Zajadam stres! Daj zbliżenie na linę! Przyda się więcej lodów. Dobrze, że z wami w porządku. Nie, nie jest w porządku. Całowałaś się z Cameronem. I to w naszą dwugodzinną rocznicę. To nieludzkie. Tłumaczę ci, on mnie całował. Widziałem coś innego. Jak mi nie wierzysz, to zabieraj ten głupi pierścionek ze sznurówki. Super! Rozwiązany trampek doprowadza mnie do szału! Najsmutniejsze, że to nie jest najgorsza impreza, na jakiej byłam. Reddy! Mike! Pomóż! Trzymaj się! Znajdę coś, żeby zejść do ciebie! Zaraz wrócę! Szybko! Grawitacja razy łapy Kojona równa się maksymalnie 5 minut, zanim spadnie. Mike!
potrzebujesz pomocy? Alejandro! Co ty? Gdzie jest Mike? Złap mnie za rękę! Nie! Ufam Zoe i Mike'owi! Nie przyjmę od ciebie pomocy! A jeśli powiem, że oni nie zasługują na zaufanie? I tak nie uwierzę! Życzę ci miękkiego lądowania. Zaraz spadnie, a lądowanie nie będzie miękkie. Lody się skończyły, ale totalna porażka nie skończy się na setnym odcinku. Ludzie, to ma być impreza? Wow! Błagam, niech to będzie Karmel. Tak, to Karmel. Uff, co za ulga. Może Mike i Cam mają więcej szczęścia? Mike? Mike, szybciej! Zapomnij o Krysie, ratuj się. Zapomnij o Krysie, ratuj się. Cameron? Gwen, uratowałaś mnie! No pewnie, dlaczego nie? Przepraszam, że byłem dla ciebie nieprzyjemny. Mike mnie nabrał. Od tej chwili bezgranicznie ci ufam. To, chcesz szukać wyjścia, przestać mnie ściskać, czy co? Chodź, razem znajdziemy Chrisa. Tak, super. Cam? Kolo, jesteś tam? Załatwię to. No! To jeden problem z głowy. Mike, nic ci nie jest? Teraz wszystko w rękach Gwen i Camerona. Tylko w rękach Gwen. Ostatnie spotkanie z Cameronem było ostatnim spotkaniem z Cameronem. Co ty mu zrobiłeś? Nic, chciałem pomóc, ale się nie zgodził. Ha, czyli nie pomogłeś wiszącemu? Nie fajnie. To ciekawe. Nie wspomniałem, że Cameron wisiał. Ej, gryzonie, może się jakoś dogadamy, co? Znam świetnego serowara. No, poważnie, na pewno coś wymyślimy. No pięknie. Robi się groźnie. Pomocy! O, serpentyny! Z tego przyjęcia Chrisa. Pomocy! Głos dochodzi stamtąd. Więc powinniśmy iść w drugą stronę. Pomocy! Chris! Dlaczego tak późno? I czemu pachniesz lodami z miętową czekoladą? Zik, może pogadamy, chłopie? Zajmę się Zikiem, ty ratuj Chrisa. Ocaliłaś mi życie, odwdzięczę się. Juhu! A kuku, patrz, kto ci przeszkadza! To za Camerona! Cameron! Możemy tak trochę delikatniej? Cameron! Szybko, zjewajmy stąd zanim Zik... Żeby było jasne, oświadczam, że ja, Chris McLean, nie boję się tego żałosnego, porąbanego dziwoląga o imieniu Izykiel. Jasne, wydawało się, że się boję, ale tylko udawałem. Myślę, że mój dramatyczny wykon wart jest przynajmniej 5 nagród Gemi. Pomocy! Gwen wygrywa wyzwanie, którego nie powtórzymy i nie będziemy o nim rozmawiać. Ocaliła nas wszystkich, ale przede wszystkim ocaliła mnie. Więc spełnię obietnicę szefa. Masz miejsce w hotelu spa, Gwen. Kto ma się dziś udać na Wyspę Kości? Alejandro. Najpierw but, teraz to. Dziś nie ma głosowania. Sprawa jest oczywista. Cameron nie może rywalizować, więc
zgodnie z okrutnymi zasadami, musimy go spłukać. Będę tęsknić, Cam. Ja też. Dbaj o siebie, dobra? Jasne, Gwen. Cześć, Mike. O, Mike odszedł. Jestem Mal i pozwoliłem ci spaść. Na razie, głąbie. Cóż, nie tak zamierzałem uczcić setny odcinek totalnej porażki, ale przynajmniej wszyscy są cali. No, Cameron nie, ale ja tak. A to jest najważniejsze. U nas w totalnej porażce w Plejadzie Gwiazd!